Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już Pani Natalia wspomniała wcześniej, zmarł dzisiaj Kazimierz Kłuc. My się dzisiaj spotykamy z okazji premiery w ramach Akademii Filmu Polskiego dwóch filmów, Gorączki i Szpitala Przemienienia. Oba te filmy, o czym będę później więcej mówić, mają taki punkt wspólny związany z kostiumem historycznym, ale też z tym, w jaki sposób historia funkcjonuje w kinie końca lat 70. i 80. I chciałabym Państwa gorąco namówić też ze względu na tą smutną wiadomość, która do nas przyszła przed tym wykładem, żeby Państwo obejrzeli dwa, moim zdaniem, ale to jest moja opinia, najciekawsze filmy Kazimierza Kłuca, czyli Krzyż Walecznych, to jest jego debiut, koniec lat 50. i prawie dekadę późniejszy film Sól Ziemi Czarnej. Oba te filmy właśnie korzystają z kostiumu historycznego, korzystają z tej koncepcji pamięci zbiorowej, każdy w zupełnie inny sposób. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawy kontrapunkt do tych dzisiejszych zajęć oraz też do tych dzisiejszych projekcji, na które, z którymi się Państwo spotkają już po tym moim wprowadzeniu. Tak jak już wspomniałam, dwa filmy. Najpierw zobaczycie Państwo Gorączkę Agnieszki Holland, to jest film z 1980 roku, a następnie Szpital Przemienienia Edwarda Żebrowskiego. Filmy, które na pierwszy rzut oka, oprócz tego kostiumu historycznego, może niewiele łączy, ale to jest... Myślę, że podczas tej godziny postanowiłam, że sobie troszeczkę tak porównamy też te filmy, żeby pokazać, że jednak oprócz tego, tych historii jest tutaj sporo z punktów wspólnych i nie chodzi tylko i wyłącznie o sam też okres historyczny, jeśli chodzi o historię kina polskiego, ale też o pewne nastawienie do tego, kim jest bohater, w jaki sposób jest, funkcjonuje w tych filmach idea buntu, rewolucji, indywidualnego bohatera, bohatera, który jest też w sytuacji pewnego wyboru, w sytuacji trudnej, dramatycznej, mocnej dramaturgicznie. I to jest na pewno taki punkt wspólny, który tutaj w obu tych filmach jest jak najbardziej widoczny. Zaczniemy sobie od Gorączki, mimo że to jest film późniejszy, ale będzie jako pierwszy wyświetlany. I jest to jeden z ciekawszych filmów, też według wielu filmoznawców najlepszy film, jeśli chodzi o ten polski okres twórczości Agnieszki Holland. Film, który powstał podobnie zresztą jak Szpital Przemienienia na podstawie literatury, ale do tego zaraz. Film, który od samego początku był filmem, którego się bano. Tak jak Państwu powiedziałam, rok 1980, też ciekawy moment historyczny, nie tylko w samej narracji filmowej, bo film mówi o rewolucji 1905. Ale też ciekawy czas historyczny ze względu na zmiany polityczne wtedy w Polsce, porozumienia sierpniowe i to jest jeszcze ten okres wielkiej nadziei, tak byśmy ją dzisiaj nazwali, przed stanem wojennym, więc tutaj jednym z takich tematów przewodnich tego filmu będzie taka atmosfera, coś w rodzaju atmosfery społecznej tamtego czasu, która oczywiście jest reprezentowana również przez kostium historyczny. Jeśli chodzi o ten wspomniany przeze mnie polski okres w twórczości Agnieszki Holland, to myślę, że to jest ciekawe w ogóle, ciekawe porównanie, ponieważ pewnie większość z Państwa już jest po projekcji albo będzie oglądała serial, który wyreżyserowała między innymi Agnieszka Holland, mówi o serialu produkcji Netflix 1983. Myślę, że jest to bardzo ciekawe zestawienie Gorączka jako ten film o rewolucji 1905 z tą bardzo ciekawym punktem wyjścia w postaci MacGuffina, jakim jest bomba w tym filmie, ładunek wybuchowy. No i to, jaki jest punkt wyjścia i pierwszy punkt kulminacyjny w serialu 1983 Agnieszki Holland, gdzie rzeczywiście ta sytuacja, która napędza akcję w Gorączce, się, mówiąc szczerze, realizuje. Nie był to spoiler, bo zobaczycie Państwo, jeśli ci, którzy nie widzieli, 1983 realizuje się dosłownie w kilku pierwszych scenach.
Ale wracając do samej twórczości Agnieszki Holland, myślę, że ten element rewolucji i w ogóle opowieść, narracja rewolucyjna to jest coś, co towarzyszyło tej twórczyni od samego początku jej edukacji filmowej. Warto o tym pamiętać. Ona rozpoczęła swoje studia w czeskiej filmówce, czyli na FAMU w roku 1966. W związku z tym wyjechała z kraju jeszcze przed marcem 68 roku, dwa lata przed marcem 68 roku. Natomiast brała udział czynnie w protestach studenckich i protestach społecznych, do których doszło w Czechosłowacji w pierwszej połowie 1968 roku, aż do interwencji wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu tegoż roku. W związku z tym widziała to na własne oczy, też ma doświadczenia więzienne. I wydaje mi się, że też warto tutaj pamiętać, że dosłownie kilka lat temu zrobiła czeską koprodukcję Gorejący krzew, między innymi właśnie o tym okresie, więc warto oglądać twórczość Agnieszki Holland a propos z tej perspektywy konceptu rewolucji, właśnie te trzy tytuły: Gorączka, Gorejący krzew i właśnie teraz 1983. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat właśnie tego okresu czeskiego, to bardzo Wam serdecznie polecam. Jest dostępny teraz nawet legalnie na stronie Finy. Film dokumentalny z 2013 roku, Powrót Agnieszki H. w reżyserii, zrealizowany przez Krystynę Krause i Jacka Petryckiego. To też jest ciekawy kontrapunkt, dlatego że to Petrycki robił zdjęcia do filmu, który Państwo dzisiaj zobaczą, czyli do Gorączki, i myślę, że to też pokaże Państwu, w jaki sposób ta twórczyni korzysta ze swojej własnej biografii, kiedy mierzy się właśnie z tym tematem rewolucji, z tym, w jaki sposób ten strajk i opór społeczny w stosunku do władzy funkcjonuje. Myślę, że trudniej będzie zrozumieć Gorączkę bez tego kontrapunktu, ale można ją potraktować jako punkt wyjścia właśnie do tego tematu szerzej oporu w twórczości Agnieszki Holland. To, co wydaje mi się też ważne, to żeby wspomnieć, że najczęściej jako debiut uznaje się w przypadku tej twórczyni filmy z 1978 roku, czyli zwróćcie uwagę, dwa lata przed rokiem premierowym Gorączki. Mówię oczywiście o aktorach prowincjonalnych. Wcześniej ona zrobiła bardzo ciekawy film, często cytowany, to był trójka twórców, Paweł Kędzierski, Domaracki i Agnieszka Holland. Zdjęcia próbne, to jest rok 1976. Jeśli go nie widzieliście, bardzo Wam serdecznie polecam, bo w sumie te trzy filmy, zdjęcia próbne, aktorzy prowincjonalni, Gorączka, to jest taki, jeśli chodzi o reżyserski aspekt twórczości tej autorki, to jest takie clue, taki punkt wyjścia do tego, żeby zrozumieć jej twórczość. Później już jest rok 1981 i słynna Kobieta samotna, film też Zatrzymany, który już funkcjonuje zupełnie inaczej, powstaje też i funkcjonuje w takim obiegu, czy też nie funkcjonuje, bo zostaje zatrzymany, ale w takim obiegu już zupełnie innej atmosfery politycznej w Polsce tamtego okresu. Też jeżeli już jesteśmy przy tym temacie oporu, to myślę, że od razu zwrócę Państwa uwagę na te sceny zbiorowe w Gorączce, na sceny oporu, sceny strajków. To będzie w ogóle osobny materiał w tym filmie. Poza całą strukturą, struktura jest dość klasyczna, podzielona na trzy takie rozdziały. Każda część jest prowadzona przez zupełnie innego bohatera, czy też wydarzenia historyczne są pokazywane z perspektywy innego bohatera. Chodzi oczywiście o rozłożenie nacisków na różne doświadczenia. Tutaj ważnym elementem jest oczywiście klasa społeczna i też zobaczycie, jak ta opowieść funkcjonuje właśnie na tych różnych poziomach klasowych, które Holland wyciąga w tym filmie. Ale jak już jesteśmy przy tym, to rzeczywiście zwróćcie Państwo, proszę, uwagę na sceny zbiorowe, w jaki sposób one są też zakomponowane i jak osobnym i wyjątkowym bohaterem jest tłum w tym filmie. To jest coś, co zresztą pisze o tym w swojej wybitnej książce a propos kina kobiet w Polsce Monika Talarczyk-Gubała, mówi oczywiście o Białym Mazurze. Co ciekawe, ten tytuł Biały Mazur to jest też nie tylko tytuł książki
Moniki, ale też tytuł filmu Wandy Jakubowskiej. Jeśli popatrzeć na kino kobiet, w którym pojawia się strajk, rewolucja, no to jest właśnie Biały Mazur Jakubowskiej i Gorączka Agnieszki Holland. To jest taka kolejna trajektoria, którą można sobie, jeżeli chodzi o historię kina, przedstawić. Powiedziałam już na samym początku, że to jest film, który powstał na podstawie pierwowzoru literackiego. Pierwowzoru literackiego, którego autorem był Andrzej Struk. Dzieje jednego pocisku, rok 1910. Bardzo specyficzna powieść, też poszatkowana, pocięta narracja. I zwróćcie uwagę na datę, 1910 rok. Struk pisał to z perspektywy zagranicy, jeśli dobrze pamiętam, z Paryża. Był też, miał w swojej biografii to doświadczenie strajków z roku rewolucji z roku 1905, więc to też była poniekąd jego historia. I ta bardzo rozbudowana narracja została przepisana przez autora scenariusza filmu Gorączka, czyli Krzysztofa Teodora Teplica. I to jest tak naprawdę ta trójca, która układa ten film, jeśli chodzi o narrację. Teplic, Struk jako autor pierwowzoru literackiego i Agnieszka Holland. Tak jak powiedziałam, ta epizodyczna struktura, która jest dość widoczna w książce, musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, została poniekąd na poziomie tej właśnie struktury trzech części zachowana w filmie. W pierwszej części tak naprawdę powiedziałam Państwu, że prowadzi to jeden bohater mężczyzna, ale Holland robi wszystko, żeby do tego mężczyzny dołączyła kobieta i to jest Kama. W drugiej części mamy proletariusza, chłopa, który opowiada Państwu ze swojej perspektywy tę historię i na końcu mamy takiego bohatera anarchistycznego, który jakby wywraca całą tę opowieść do góry nogami. Jak już wspomniałam o Kamie, to warto też powiedzieć, że w tę postać wcieliła się Barbara Grabowska i to jest rola, za którą Barbara Grabowska otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Aktorka, która zmarła bardzo szybko, bo w roku 1994. Wracając do samej narracji i jakby przesłania tego filmu, oprócz tego motywu związanego z rewolucją, oporem, z takim też, nie da się tutaj uniknąć tego nawiązania do tak nazywanej w nurcie kina moralnego niepokoju, tak zwanej mowy ezopowej, czyli to, o czym Państwu wspominałam na samym początku. Mamy jakiś kostium historyczny, poprzez który czytamy bardzo współczesne odwołania polityczne i w tym przypadku będzie to właśnie początek lat 80., więc spróbujcie też z tej perspektywy tego okresu porozumień sierpniowych popatrzeć na Gorączkę i zobaczyć tych bohaterów właśnie z perspektywy tych wyborów tamtego okresu, ale też takiej głębokiej radości na to, że bardzo możliwe, że niedługo będzie zmiana. W związku z tym też te wybory są bardzo, bardzo radykalne. Te emocje są bardzo mocne i myślę, że z tej perspektywy oglądanie tego filmu, mając w głowie, że już niedługo doszło do tego, że w Polsce ogłoszono stan wojenny, to też jest ciekawa perspektywa. Kolejna rzecz, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, że i co jest też charakterystyczne dla twórczości Agnieszki Holland, nie tylko z tego okresu polskiego, to nawiązania kinofilskie i to zobaczycie bardzo mocno, jest to uwzględnione i to jest punkt wspólny też ze Szpitalem Przemienienia. Film w filmie. Zobaczycie to w pierwszej części Gorączki. Zobaczycie, w jaki sposób też z jednej strony te nawiązania kinofilskie funkcjonują w takim czasie związanym z dziejami kinematografii światowej. No, mówiąc krótko, rok 1905, oczywiście okres kina niemego, pierwsze pokazy. I ten moment tutaj też jako taki moment kulminacyjny w filmie, jako jeden z punktów zwrotnych a propos całego spektaklu, jest tutaj użyty z pełną świadomością i podtrzymuje taki suspens, który tutaj w tym filmie opiera się przede wszystkim na tym, czy rzeczywiście
ta bomba wybuchnie, gdzie jest ta bomba i co się z nią zaraz stanie, bo tak jak mówiłam, to jest ten McAfee, na którym trzyma się rzeczywiście ta struktura tego filmu. Mówiłam Państwu o tych kilku filmach, które jakby układają ten okres Polski, jeśli chodzi o twórczość Agnieszki Holland. Warto tutaj pamiętać, że Gorączka jest też takim filmem, który jest w twórczości tej reżyserki poniekąd filmem spełnionym, jeżeli chodzi o nagrody. Wspomniałam już o Srebrnym Niedźwiedziu dla Barbary Grabowskiej, ale warto też pamiętać, że aktorzy prowincjonalni, którzy w 1978 roku najpierw otrzymali nagrodę, następnie szef jury, ówczesnego jury, czyli Jerzy Passendorfer, zablokował tę nagrodę i w końcu dwa lata później Gorączka w tym roku 80 zostaje nagrodzona na Festiwalu Polskich Filmów. Pamiętajcie również, że to był taki moment, w którym rzeczywiście na każdym poziomie, nie tylko narracji filmowej, opowieści, nawiązań politycznych, kostiumy historycznego, film był bardzo, bardzo blisko polityki. W związku z tym ten festiwal filmowy z roku 1980 to był taki festiwal, który oprócz tego, że miejsce geograficzne, jeśli chodzi o porozumienia sierpniowe, strajki, stocznie, jest tutaj wręcz kluczowe. Na tym festiwalu był wtedy Lech Wałęsa, więc to był taki moment zwrotny też dla polskiej kinematografii, tego włączenia twórców polskich jako też takich przedstawicieli, twórców filmowych polskich, jako też takich przedstawicieli, którzy opowiadają się bardzo mocno przeciwko władzy. Stąd też Gorączka nie mogła być wtedy filmem, który mógłby być inaczej odczytywany. Natomiast mimo wszystko, bo przygoda Holland z tym scenariuszem Krzysztofa Teodora Teplica zaczęła się w 1978 roku, warto pamiętać, że punktem wyjścia była analiza dramaturgii rewolucji. I mimo tych wszystkich nawiązań politycznych, historycznych, solidarnościowych, starajcie się Państwo patrzeć na ten film właśnie z tej perspektywy, jako próbę podejścia do tego, w jaki sposób ta dramaturgia rewolucyjna się rozwija, kto jest jej bohaterem, kto jakby z góry jest skazany na porażkę. I tutaj wracam do postaci kobiecej. Tych postaci kobiecych w tym filmie praktycznie nie ma. Kama ten brak też pokazuje samą sobą. Zobaczcie, jak wygląda relacja rewolucyjna, czyli relacja intymna, miłosna pomiędzy rewolucjonistami, jakie jest miejsce kobiety w tej relacji, na co ona jest narażona, jaką tak naprawdę rolę gra w tym całym politycznym kotle, który się tam rozwija. I myślę, że to jest też za Moniką Talarczyk-Gubaon, to jest też taki motyw, który pokazuje taki film, w którym rzeczywiście Holland po raz wtóry mierzy się właśnie z tym, w jaki sposób te postacie kobiece reprezentować. I tak jak i ta postać Kamy bardzo ciekawie koresponduje z tym kolejnym filmem, o którym Państwu mówiłam, czyli z kobietą samotną z roku 1981. Jeśli ktoś z Państwa nie widział tego filmu, bardzo, bardzo serdecznie polecam. To jest taki hołd dla tych wszystkich kobiet, które najczęściej właśnie grają drugi plan, albo tak jak w przypadku Kamy, są od samego początku skazane na porażkę. I żeby teraz płynnie przejść do Szpitala Przemienienia, to też warto powiedzieć, że takim punktem, takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma twórcami i tymi dwoma filmami poniekąd jest inny film Edwarda Żebrowskiego, film W biały dzień, którego Państwo nie będą dzisiaj oglądać, ale myślę, że warto, jeśli będziecie mieli czas i ochotę. Film, który można by było narracyjnie uznać za coś w rodzaju kontynuacji Gorączki, bo to jest film, który pokazuje, co się wydarzyło po strajkach, po rewolucji 1905. Jest bardzo naturalną konsekwencją i jest też takim łącznikiem i punktem tutaj spajającym twórczość tej dwójki reżyserów. Edward Żebrowski nie żyje, zmarł w 2014 roku. Warto go obejrzeć w całości, ponieważ nie jest to wielki wysiłek, dlatego że ten twórca niestety zrobił tylko 3 filmy fabularne, nakręcił kilka dokumentów, etiud i filmów telewizyjnych. Znają go Państwo doskonale z ekranu. Jeśli widzieliście Iluminację albo Konstans Krzysztofa Zanussiego, to jest to jeden z
bohaterów w jednym i w drugim filmie. Był współscenarzystą też Struktury Kryształu Krzysztofa Zanussiego. Moim zdaniem jeden z wybitniejszych twórców, reżyserów filmowych polskich. Też wybitny pedagog i mnóstwo młodych czy młodszych pokoleń reżyserów, reżyserek polskich bardzo często wspomina i odwołuje się do jego twórczości, też jego wpływu na ich twórczość, między innymi Adrian Panek, Agnieszka Smoczyńska. Edward Żebrowski, który tak naprawdę na nazwisko miał Bernstein, pochodził z żydowskiej rodziny. Film Szpital Przemienienia to jest film, w którym mierzy się z takim doświadczeniem holokaustowym, z doświadczeniem z II wojny światowej, więc widzicie, że po raz wtóry mamy kostium historyczny, ale inna epoka. Natomiast też taki moment dramatyczny w historii tych ziem, tego społeczeństwa. Scenariusz napisał sam Żebrowski razem z Michałem Komarem. I tutaj kolejny punkt wspólny, jeśli chodzi o Gorączkę i Szpital Przemienienia, to jest też adaptacja. Adaptacja tekstu Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Tekstu, który pochodzi z roku 1955 i był pierwszą częścią trylogii Czas nieutracony. Jako osobny tekst, indywidualny tekst, Szpital Przemienienia zaczął funkcjonować od roku 1965. Film 1978 rok. I tutaj na chwilę zatrzymajmy się przy Lemie. Myślę, że do dziś, mimo tego, że chyba rok albo półtora roku temu wyszła książka Agnieszki Gajewskiej Zagłada i Gwiazdy, która mówi o bierze na warsztat motywy holokaustowe, drugowojenne w twórczości Stanisława Lema, to jest jeden z takich przykładów. Szpital Przemienienia to jest jeden z takich przykładów. To były takie wątki w twórczości tego pisarza, które rzadko były brane na warsztat, rzadko były analizowane i interpretowane. Tutaj macie to Państwo praktycznie na dłoni. Żebrowski z Komarem zabrali ten tekst i dokonali kilku nieznacznych zmian, przede wszystkim w przestrzeni. I tu już mogę Państwu powiedzieć, że w tekście Lema oprócz samego tytułowego szpitala, główny bohater, młody, dobrze zapowiadający się lekarz, ma też swoje życie poza tym miejscem pracy. Natomiast w filmie, w momencie, kiedy wejdą Państwo w przestrzeń filmową, to cała narracja jest podporządkowana temu miejscu, cała narracja jest podporządkowana szpitalowi psychiatrycznemu. Oprócz tego rzeczywiście Lem ma w swojej biografii to doświadczenie drugowojenne, doświadczenie holokaustowe. Warto też zwrócić uwagę na to, że on studiował medycynę i też to, w jaki sposób ten tekst był pisany, jak ta struktura tej narracji jest ułożona, wynika również, jakby wychodzi bezpośrednio z jego biografii. Metaforycznie oczywiście ten szpital psychiatryczny, jakby pozbywając się na chwilę tych odniesień czysto historycznych, o których jeszcze zaraz powiem, to jest oczywiście metafora takiej przestrzeni zamkniętej, przestrzeni zamykającej się, która cały czas się zmniejsza. I to jest, jeśli sięgną Państwo po książkę Gajewskiej Zagłada i Gwiazdy, zobaczycie, że ten motyw powiela się w całej twórczości Lema. I tutaj Żebrowski z Komarem jakby starali się rzeczywiście pokazać ten proces zamykania się przestrzeni samego szpitala, ale też zamykania się przestrzeni tej indywidualnej wolności, która dotyczy poszczególnych bohaterów. Zobaczycie, każdy z nich ma taki swój rozdział, kiedy rzeczywiście orientuje się, że tej przestrzeni wolności ma coraz mniej. Wracając jeszcze do Edwarda Żebrowskiego, powiedziałam, że jest z rodziny żydowskiej, urodził się w roku 1935. Trzy filmy, Ocalenie, Debiut, Szpital Przemienienia i wspomniane przeze mnie już W biały dzień. Dzisiaj już mogę Państwu powiedzieć, że powstała książka Jakuba Sochy, wydana przez wydawnictwo Czarne, o Edwardzie Żebrowskim, ale powstał też dokument Marii Zmaszko-Czanowicz o tym twórcy, ale to są dosłownie ostatnie półtora
dwa lata. Wcześniej Żebrowski był takim twórcą, który był raczej nieopisywany, trudno dostępny, tak jak Państwu powiedziałam, zmarł w 2014 roku i jest taka też legenda, że był to taki reżyser bardzo, bardzo tajemniczy, który rzeczywiście poświęcił się całkowicie swojej pracy, ale jednak raczej starał się gdzieś być z boku. Było to oczywiście związane też z jego doświadczeniami więziennymi. Tu jest ta słynna afera z Iredyńskim. Bardzo Was zachęcam, ja nie będę temu więcej poświęcać czasu, ale bardzo Was zachęcam do sprawdzenia tej historii. Jest to bardzo szeroko opisane i jest to jeden z takich motywów po dzień dzisiejszy w sumie troszeczkę nierozwiązanych, jeśli chodzi o historię polskiej kinematografii. To też jest taki punkt, który zajmuje zarówno Sochę, jak i Zmaszkoczanowicz. Sochę w książce, natomiast Zmaszkoczanowicz w jej filmie dokumentalnym. Powiedziałam Państwu, że oprócz tej twórczości reżyserskiej, Żebrowski to jest też praca edukacyjna, scenariusze, współscenarzysta Krzysztofa Zanussiego, ale też aktor. On prezentował też taki typ reżysera intelektualisty, reżysera autora i to też łączy go bardzo mocno z tymi bohaterami, który zresztą grał właśnie w wymienionym przeze mnie Konstansie i Iluminacji, tych właśnie intelektualistów, którzy próbują poradzić sobie z tą zastałą rzeczywistością, znaleźć jakieś miejsce dla siebie. Mówię o tym dlatego, że jak będziecie oglądać Szpital Przemienienia, to zobaczycie, że tam też jest taki bohater. Bohater, którego gra Gustaw Kolubek, pisarz, który trochę przez przypadek, trochę dla wygody, trochę dla bezpieczeństwa znajduje się w tym tytułowym szpitalu. Mieszka na najwyższym piętrze, pisze swoje dzieło, jest trochę odcięty od tej całej rzeczywistości. Od rzeczywistości, która dzieli się, czy też która jest reprezentowana przez dwie grupy bohaterów zbiorowych. Z jednej strony zobaczycie Państwo grupę lekarzy, z drugiej strony grupę pacjentów. I tu ponownie taki punkt styczny z gorączką. Zobaczcie, jak Żebrowski poradził się sobie nawet nie tyle ze scenami zbiorowymi, ale z tym bohaterem zbiorowym. Jak go określa, jak go charakteryzuje, ma dwie grupy lekarzy i pacjentów. Niby nic dziwnego, nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o sytuację szpitalną, ale zobaczcie, w jak piękny, plastyczny sposób też to, co mówiłam o zmniejszającej się przestrzeni, zmniejszającej się wolności w przypadku tych grup funkcjonuje. Jeśli chodzi o lekarzy, to tutaj bardzo mocno zindywidualizowane losy. Każdy z tych bohaterów jest jakby wyciągnięty na światło dzienne, pokazany jako indywiduum. W przypadku pacjentów jest troszeczkę inaczej. Ale myślę, że też jakby tutaj ta zbiorowość właśnie dostaje swoją siłę i zajmuje zupełnie inne miejsce w tej narracji. A mówimy o czasie dość wyjątkowym, bo powiedziałam Państwu, że to jest oczywiście okres II wojny światowej, tak naprawdę sam początek, jesień 1939 roku. I temat w pamięci polskiej, pamięci zbiorowej zapomniany. Mimo, że tak jak Wam wspomniałam, pisał o tym Lem, Żebrowski nakręcił na ten temat film, czyli mówię o tym tak zwanym preludium do zagłady, czyli eksterminacji osób chorych psychicznie i osób z niepełnosprawnościami fizycznymi. W tym przypadku zobaczycie ten Szpital Przemienienia, to jest szpital psychiatryczny. To jest taka grupa ofiar, która zalicza się do tak zwanych grup zapomnianych ofiar nazizmu. Coś, co w polskiej historiografii, w polskiej pamięci zbiorowej jest praktycznie jako temat i zjawisko niereprezentowane, czy też bardzo mało reprezentowane, raczej opisywane i opracowywane przez historyków medycyny. I rzeczywiście ta opowieść Lema i Żebrowskiego to jest taka opowieść modelowa, która dotyczy jednego z wybranego szpitala psychiatrycznego na terenie Polski, przedwojennej Polski, w którym pewnym momencie pojawiają się wojska okupacyjne, wojska niemieckie, naziści, jakby wprowadzają swój własny porządek. Najbliżej, jeśli chodzi o samą historię podobnych instytucji, najbliżej jest mu do
temu filmowemu obrazowi jest do Szpitala Owińska, ale to nie jest, tak jak wspomniałam wcześniej, zarówno w tekście Lema, jak i w filmie Żebrowskiego to nie jest wprost powiedziane. Jaki był w ogóle historyczny punkt wyjścia do tej akcji eksterminacyjnej? To jest oczywiście ta akcja eutanazyjna T4, która rozpoczęła się jeszcze przed wojną. Nazwa pochodzi od Tiergartenstrasse 4 w Berlinie, gdzie rzeczywiście, tak jak Państwu powiedziałam, jest to w historiografii traktowane jako preludium do zagłady, czyli była to jedna z tych pierwszych grup, która była eksterminowana jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Najczęściej tej eksterminacji dokonywano właśnie na terenach szpitali psychiatrycznych, jeśli chodzi o tak zwaną Starą Rzeszę, 6 ośrodków eksterminacyjnych dawnych szpitali psychiatrycznych. Jeśli chodzi o te tereny podbijane, zarówno tereny włączone, jak i później tereny okupowane Generalnego Gubernatorstwa, to tutaj każdy z tych szpitali psychiatrycznych, które zastano, również wykorzystywano w ten sposób. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa rozstrzeliwano pacjentów, na terenach włączonych, głównie Kraj Warty, stosowano, czy też sprawdzano te metody związane z eksterminacją poprzez gaz. I tutaj, jeżeli chodzi o Kraj Warty, takie bardzo znane komando eksterminacyjne, to jest komando Herberta Langego. Zobaczycie w filmie, jak Żebrowski stara się oddać ten motyw. Tutaj akurat mamy akcję rozstrzelania, ale ten motyw właśnie związany z tą eksterminacją bezpośrednią samych pacjentów tego szpitala, który pokazuje w filmie. I jeszcze wracając do sytuacji czysto historycznej, na pewno wizualnie Żebrowski inspirował się dokumentacją historyczną i tutaj oprócz tej dokumentacji fotograficznej z obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, widać duży wpływ zdjęć dokumentalnych z akcji eksterminacyjnych, akcji rozstrzeliwań już na terenie dawnego ZSRR, czyli to już jest po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej, tak zwanej Fall Barbarossa. I tutaj przede wszystkim widać dużą inspirację dokumentacją z między innymi akcji eksterminacyjnej w Lipai, z masakry w Lipai. Mówię o tym tak szeroko, bo tak jak powiedziałam Państwu przy okazji gorączki, że tam pojawia się to kinofilskie odwołanie i jakby takie wskazanie na trochę inny element świata filmowego, tam jest film Niemy. Tutaj zobaczycie, że w pewnym momencie kolorowy film się skończy i zacznie się film czarno-biały. I to jest jeden z ciekawszych motywów i mechanizmów, na które zwraca uwagę Żebrowski, który jednak był przekonany, że pamięć dotycząca II wojny światowej jest jednak kodowana nadal przez kolejne pokolenia jako obrazek czarno-biały. W związku z tym zdecydował się w pewnym momencie zmienić ten obraz, który będziecie oglądać. Nagle po prostu to przechodzi w czerni biel. Więc jest to automatyczne odwołanie do tego, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju zdjęć dokumentalnych, zdjęć historycznych. Stąd to moje nawiązanie między innymi do tej dokumentacji z masakry w Lipai. To, co jest też istotne, co tutaj się pojawia, bo zaczęłam mówić o tych dwóch grupach, powiedziałam Państwu troszeczkę o lekarzach, jeszcze do tego wrócę, ale jak już jesteśmy przy pacjentach, to zwróćcie uwagę, w jak różny sposób są oni pokazywani przez kamerę zmarłego Witolda Sobecińskiego, przez tą kamerę właśnie jeszcze w tym momencie, kiedy jest to obraz kolorowy, a kiedy jest to obraz czarno-biały. Co się dzieje też z tymi bohaterami, których już troszeczkę znacie wcześniej, mówię o pacjentach, w jaki sposób są oni pokazywani później, co dzieje się też z nimi jako z indywidualnościami. Tutaj z takich ciekawszych anegdot, jednym z aktorów, którzy wcielili się w rolę pacjentów tego szpitala psychiatrycznego, był Piotr Szulkin. I zobaczycie go kilkukrotnie na ekranie, trudno go przegapić, ciemne włosy, ciemne oczy, wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, już też nieżyjący, jeden z ważniejszych reżyserów tamtego okresu, który akurat nie bawił się w odniesienia do kostiumu historycznego, korzystał raczej z
tych odniesień do przyszłości, ale też tego typu eksperymenty były mu czy bliskie, jeśli chodzi też o takie inspiracje mocno historyczne, dokumentalne, związane właśnie z tym okresem II wojny światowej. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, bo mówię Państwu teraz tak naprawdę o tej grupie zapomnianych ofiar nazizmu i mówię o tym preludium do zagłady w postaci akcji T4. To się skończyło mniej więcej ten proces eutanazyjny skończył się mniej więcej w drugiej połowie roku 1940, czyli bardzo szybko, i później przeszło to w drugą akcję, akcję 14-13, czyli jakby kontynuowano ten proces eutanazyjny, gazowania ludzi w tych ośrodkach, po dawnych szpitalach psychiatrycznych. Tym razem starano się selekcjonować ludzi, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych, więc to też nie jest taki, to co pokazuje ten film, to nie jest taki proces historyczny, który gdzieś się zaczął, następnie skończył na samym początku wojny i wszyscy o nim zapomnieli. To jest jakiś taki motyw, który rzeczywiście był wykorzystywany do samego końca. I wracając do tego określenia preludium do zagłady, to były pierwsze ofiary pierwszych eksperymentów związanych z eksterminacją bezpośrednią poprzez gaz. W filmie Żebrowskiego macie rozstrzelania, ale też ten podział, o którym powiedziałam, czyli generalne gubernatorstwo jako to miejsce, gdzie rozstrzeliwano, a tereny wcielone, te tereny włączone do Rzeszy jako to miejsce, gdzie właśnie tych eksperymentów dokonywano, to powtórzy się później niejako w tym pierwszym etapie już eksterminacji Żydów. Warto tu też zwrócić uwagę, że zarówno w tekście Lema, jak i w samym filmie pojawi się bardzo mocno zaznaczony wątek żydowski, który nagle zostaje wyciągnięty przez tożsamość jednej z bohaterek, lekarki, granej przez Ewę Dałkowską. I od Ewy Dałkowskiej zacznę tę opowieść o lekarzach w tym filmie. Ewa Dałkowska, która reprezentuje postać, której tożsamość jest praktycznie nieistotna przez pierwszą połowę filmu, nagle w momencie, kiedy zmienia się sytuacja polityczna, kiedy pojawiają się nowi opiekunowie, mówię o nazistach, tego szpitala, nagle ta tożsamość jest jakby wyciągnięta na światło dzienne. Kobieta, która ma już doświadczenia ucieczki, prześladowań w swojej biografii, została wyrzucona ze swojego domu po Anschlussie Austrii, no i jakby znalazła taką spokojną przystań właśnie tutaj na terenie Polski. I w tym momencie, kiedy dzieje się akcja filmu, jakby znów te prześladowania się rozpoczynają. Oprócz niej zobaczycie Państwo w tej grupie lekarzy też taką próbę narracyjnego zmierzenia się z różnymi postawami, jeśli chodzi o postawy moralne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. I to, co jest też ciekawe nie tylko w samym tekście Lema, ale w tym, w jaki sposób Żebrowski z tego korzysta w Szpitalu Przemienienia, to przede wszystkim to, że tak naprawdę wystarczy pewna atmosfera epoki, nie trzeba tego mężczyzny w mundurze, żeby też podejmować pewne radykalne decyzje. Zobaczycie, kiedy zaczyna się tak naprawdę myślenie o innym sposobie traktowania pacjentów w tej jednostce, w tym tytułowym szpitalu, że to wcale nie zaczyna się od momentu, kiedy jest taka scena, kiedy po prostu pierwszy raz przyjeżdża samochód niemiecki do tego szpitala. To wszystko już jest zapowiedziane później. Różni lekarze reprezentują różne podejście do swoich pacjentów i my jako widzowie wraz z tym młodym adeptem medycyny, który pojawia się tam jako świeżo zatrudniony lekarz, po prostu oglądamy te różne postawy, oglądamy te różne podejścia, poznajemy tych różnych lekarzy, którzy rzeczywiście, jeśli chodzi o takie kwestie związane z eutanazją, z tym, w jaki sposób powinno prowadzić się leczenie pacjentów tego szpitala, jakie reprezentują. I to, co też jest interesujące w tym filmie, to jest trochę spoiler, ale myślę, że warto też na
kanwie tego, co Państwu za chwilę przeczytam, to to, że większość tych pacjentów, którzy zobaczą Państwo na ekranie, pozostaje niema. Jeśli już ten temat jest reprezentowany w kinematografii, to właśnie reprezentuje się to w ten sposób. Też koniec końców nikt praktycznie tej masakry nie przeżywa, w związku z tym ten głos jakby pozostaje niewypowiedziany. Jest to też bardzo trudne świadectwo. Jest to świadectwo, które przez lata było przemilczane. I z tego też powodu polecam Państwu bardzo serdecznie, bo tak jak powiedziałam, zapomniane ofiary nazizmu w Polsce są praktycznie w polskiej historiografii nierozpoznawane, więc tych książek, opracowań historycznych jest bardzo, bardzo mało. Polecam Państwu książkę Obciążeni Goetzalego, to jest dość nowa rzecz, 2015 rok, seria Historia, wydawnictwo Czarne, Eutanazja w nazistowskich Niemczech. I przeczytam Państwu coś, co myślę, że też będzie ciekawym odniesieniem do tego, co powiedziałam o tych milczących pacjentach w filmie Żebrowskiego. Czyli przeczytam Państwu fragment jednego świadectwa. Świadectwa człowieka, świadectwa ofiary, która nie powinna zostawić śladu po sobie, a jednak udało jej się przeżyć. To są świadectwa bardzo rzadkie. Świadectwo Marii Vollweiler, która została praktycznie, była transportowana w transporcie śmierci, ale uniknęła swojego losu. Przeniesienie z Godelau do Zwiefalten odbyło się w większym transporcie kobiecym. W 4 omnibusach przewieziono do Zwiefalten około 80 kobiet. Te omnibusy zobaczą Państwo na ekranie. Okna omnibusu, którym jechałam, nie były zasłonięte, więc mogłam śledzić całą drogę. W Zwiefalten znalazłam się w zakładzie doktora Schrecka. W Zwiefalten były bardzo złe warunki. Musiałyśmy leżeć na podłodze ze słomą i nie miałyśmy czym się przykryć. Zwróciłam doktorowi Schreckowi uwagę na te złe warunki i wyjaśniłam, że w Godelau przebywałyśmy w dobrych warunkach. Doktor Schreck pocieszył mnie, mówiąc, iż wkrótce wyjdę z Zwiefalten. Po kilku tygodniach pobytu w Zwiefalten zostałam bardzo wcześnie rano obudzona przez inne pacjentki. Zaczęto nas przygotowywać do transportu. Jedna z pielęgniarek wypisała nam numery na plecach. Sama wprawdzie nie mogłam zobaczyć, ale jedna z pacjentek przeczytała mi mój numer. Nie pamiętam go już. Stwierdziłam także u innych chorych, że miały wypisane numery. Tego dnia pojechałam z całym transportem z Godelau do Grafenegg. To jest jeden z tych 6 ośrodków eksterminacyjnych na terenie Starej Rzeszy. Nie wiedziałam wprawdzie, że pojadę do Grafenegg, ale z dużą pewnością przypuszczałam, że znalazłam się w transporcie śmierci. Podobnie uważały również inne pacjentki. Razem ze mną przenoszona była panna Emily Huff z Karlsruhe i Żydówka Selma Hauser z Mannheim. Obie później zabito w Grafenegg. Z Zwiefalten przewieziono z szarymi omnibusami do Grafenegg. Mimo już domyślałam się, co mnie czeka, wsiadłam do pojazdu dobrowolnie. Byli tam liczni strażnicy, a ja nie widziałam żadnej możliwości stawiania oporu. Byłam natomiast zdecydowana na ucieczkę, ale nie było już odpowiedniej okazji. Zarówno panna Huff, jak i pani Hauser były w miarę spokojne i mogłam z nimi porozmawiać. W Grafenegg kazano nam wysiąść z omnibusów i natychmiast zaprowadzono nas do długiego baraku. Z okna tego baraku zobaczyłam, że zakład jest otoczony drutem kolczastym. Najpierw musiałyśmy czekać w dużym pomieszczeniu w tym baraku. Kilku pielęgniarzy i kilka pielęgniarek stało przy drzwiach, aby nas pilnować. W pomieszczeniu było bardzo ciasno i niektóre pacjentki zaczęły zachowywać się niespokojnie. Strażnicy od razu dawali takim pacjentkom zastrzyk. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób pokazuje to Żebrowski w filmie. Musiałyśmy czekać w tym pomieszczeniu jakieś 2 albo 3 godziny. Przez ten czas z naszej poczekalni ciągle wywoływano pacjentki. Wiele osób, które nie potrafiły podać swojego nazwiska, wywoływano według numerów na plecach. Także i te pacjentki były potem wyprowadzane z pomieszczenia. Po kilku godzinach wywołano moje nazwisko. Panna Huff nie chciała mnie puścić. Uczepiła się mnie z płaczem. Strażnicy przemocą ją ode mnie oderwali. Po wywołaniu mojego nazwiska zaprowadzono mnie długim korytarzem do innego baraku. Siedziało tam za stołami około 6 mężczyzn, być może byli to lekarze, nie wiem. Przez jednego z nich byłam szczegółowo przepytywana. Myślę, że trwało to mniej więcej godzinę. Potem przyszedł strażnik, musiałam obnażyć plecy, a strażnik usunął z nich numer. Potem strażniczka zaprowadziła mnie do małego pomieszczenia, w którym znajdowały się 4 łóżka. Także tutaj musiałam czekać przez dłuższy czas. Następnie samochodem osobowym zawieziono mnie z powrotem do Zwiefalten. Ze wszystkich znajomych, które pojechały ze mną do Grafenegg, przypominam 80 kobiet,
Nikogo już nie spotkałam w Zwiefalten i przypuszczam, że jestem jedyną osobą z całego transportu, która przeżyła. W poczekalni, w której przebywałam tak długo, drewniana ściana z desek miała duże szpary. Zobaczyłam przez nie, że w dużym sąsiednim pomieszczeniu znajduje się duża grupa całkowicie nagich kobiet. Kobieta, która zostawiła tę relację, miała depresję. I dlatego trafiła do Zwiefalten, a następnie do transportu śmierci, do Grafenek, z którego, jak Państwo słyszeli, się uratowała. Myślę, że też oglądanie Szpitala Przemienienia z tej perspektywy to trochę inna opowieść o tym, w jaki sposób ta pamięć zbiorowa funkcjonuje, ale też zobaczcie, jak z tej perspektywy Żebrowski mógł tworzyć narrację o II wojnie światowej w roku 1978. Nie bez kozery zdecydował się właśnie na ten film, nie bez kozery zdecydował się właśnie na ten tekst. Właśnie tę grupę ofiar chciał naświetlić, tej grupie ofiar poniekąd chciał dać głos, czy też chciał, żeby była ona reprezentowana. Podsumowując, w obu filmach macie Państwo kostium historyczny, który bezpośrednio odsyła do jednego z najciekawszych politycznie okresów w polskiej historii powojennej, czyli tego przełomu lat 70. i 80. Jak widzicie, w przypadku gorączki tych bezpośrednich nawiązywań, czy też tych bezpośrednich klisz odbijających współczesność tamtego okresu, trudno uniknąć. W przypadku Szpitala Przemienienia będzie zupełnie inaczej, ale myślę, że jest to taka nieodrobiona lekcja, którą Żebrowski próbował wypełnić, próbował odrobić już pod koniec lat 80. To był też twórca, który miał, mówiąc kolokwialnie, czuja, zdawał sobie sprawę z tego, że warto poruszyć te struny w pamięci zbiorowej, w historii społecznej tego narodu. Mówię oczywiście o Polakach, które są wycięte, które są białymi plamami, które są tabuizowane, czy też bohaterów, którzy są stygmatyzowani, o których nie warto opowiadać, którzy nie są tymi bohaterami na świeczniku. I z tej perspektywy ten jego film jest takim troszeczkę filmem w poprzek do w ogóle twórczości tego nurtu kina moralnego niepokoju. Jest takim przypomnieniem czegoś, o czym zapomniano w tamtym momencie, takiego określenia historycznego i takiego momentu historycznego, który był oglądany tylko z bardzo określonej perspektywy. Akurat tych bohaterów tam nie było. I żebyście mi Państwo dobrze zrozumieli, polskie kino już się później o nich nie upominało. Więc tutaj byłabym skłonna, żeby traktować ten film, mówię o Szpitalu Przemienienia, jako coś, co rzeczywiście jest takim rodzynkiem, takim skarbem w polskiej kinematografii. Tych skarbów jest trochę więcej, ale jeśli chodzi o inne grupy ofiar, które rzeczywiście wykorzystuje ten moment odtabuizowania i destygmatyzacji w sytuacji, w której tak zwane inne motywy historyczne i inne motywy polityczne są istotne. Z drugiej strony kino Agnieszki Holland i ten film Gorączka, który na bardzo podobnej bazie tworzy postać Kamy, wspomnianą przeze mnie rewolucjonistkę. Myślę, że warto tutaj, ponieważ oglądają Państwo Gorączkę, najpierw pamiętać o tym, że rzeczywiście to też jest taka postać, która najczęściej w filmie jest zamazana. Myślę, że też zupełnie inaczej będziecie Państwo oglądać ten film w 2018 roku, szczególnie, że jest to rok, kiedy mamy rocznicę 100 lat, od kiedy Polki wywalczyły sobie niepodległość. Ostatnim takim nawiązaniem filmowym, najświeższym, będzie pewnie film Siłaczki Marty Dzido, który myślę, że byłby ciekawą lekcją do Gorączki. Ale też różne motywy, które bardzo często pojawiały się, jeśli chodzi o reprezentowanie właśnie kobiet w tej walce, nie tylko bojowej, ale walce i o oporze przeciwko systemowi, najczęściej gdzieś z tyłu, z boku, kompletnie niereprezentowane. Zresztą wcześniejszy film Marty Dzido dotyczący kobiet w Solidarności też właśnie o tym mówił, o tym, że gdzieś wychodzą z boku, z jakichś
nie są reprezentowane szczególnie wizualnie, no to tutaj zobaczycie, jak pierwszy raz mierzy się z tym tematem Agnieszka Holland i rzeczywiście tutaj ta kobieta polityczka, pierwsza polityczka pewnie w czasie tej reżyserki rewolucjonistka dostaje ten swój głos, czyli też mamy do czynienia z łamaniem tabu, przekroczeniem pewnej stygmy genderowej, stygmy przypisanej płci kulturowej. Na tym zakończę. Życzę Państwu miłej projekcji. Bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania tych tekstów, o których wspominałam i żebyście mieli w głowie i zostali z tą relacją, świadectwem Marii, które Państwu przytoczyłam i z tej perspektywy oglądali Szpital przy imieniu Edwarda Żebrowskiego, a na zadanie domowe Krzyż Walecznych Kazimierza Kuca. Dziękuję.